Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Wyposażenie gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Zakład gastronomiczny składa się z dwóch obszarów funkcjonalnych: działu konsumenckiego oraz zaplecza gastronomicznego. W skład zaplecza gastronomicznego wchodzą poszczególne działy: magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny, administracyjno-socjalny. W dziale obsługi konsumenta najważniejszym pomieszczeniem jest sala konsumencka. Jest ona położona w centralnym punkcie zakładu, oprócz sali w dziale obsługi konsumenta znajdują się przedsionek, szatnia, hol oraz pomieszczenia sanitarne dla konsumentów. Dział magazynowy zależy od charakteru zakładu gastronomicznego i można go podzielić na przedmagazyn, miejsce, w którym przyjmuje się towary magazyny żywnościowe niechłodzone, magazyny żywnościowe chłodzone. Magazyny nieżywnościowe, pomieszczenia na odpadki organiczne, magazyn zasobów, magazyn opakowań, magazyn gospodarczy, magazyn bielizny. W dziale produkcyjnym powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pomieszczenia do sterylizacji jaj, przygotowalnia warzyw, mięs i ryb, zarówno czysta, jak i brudna, pracownia cukiernicza, kuchnia właściwa, kuchnia zimna biuro i magazyny szefa kuchni oraz zmywalnia naczyń kuchennych. Na dział ekspedycyjny zakładu gastronomicznego składają się rozdzielnia kelnerska i zmywalnia naczyń stołowych. Podstawowym warunkiem zapewniającym sprawną ekspedycję potraw z kuchni na salę restauracyjną jest zapewnienie odpowiednich dróg ekspedycyjnych potraw, a także zwrot zastawy, sztućców i szkła na zmywalnie. Dział administracyjno-socjalny składa się z pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz pomieszczeń biurowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.